Witajcie moi drodzy, ja jestem Veko i dzisiaj witam was w kolejnym materiale na naszym kanale i dzisiaj przychodzę do was z omówieniem tego, co stało się na zwiastunie Senny, czyli nowej bohaterki w League of Legends, która już niedługo powinna się pojawić. Z tego co wiem, ona się w ogóle powinna już mniej więcej gdzieś pojawiać jeszcze w październiku, ale mogę się mylić, jeszcze do końca nie wiemy, ale zobaczymy jak to wszystko będzie. Słuchajcie, przecieki się sprawdziły rzeczywiście, wszelkie rzeczy wskazywało na to, że to Senna się pojawi. Dlaczego jest to ciekawy zabieg, powiem wam później. Najpierw zajmiemy się omówieniem tego, co się tutaj stało. Ja to oglądam na żywca, że tak powiem. Nagrywam to w środę 16. Pierwsza rzecz, jaką wstałem, ogarnąłem się, usiadłem. Nie oglądałem tego jeszcze, bo stwierdziłem, że w sumie takie reaction video są bardzo fajne. Przy okazji ja mogę tutaj zastanawiać się, rozkminiać i myślę, że to jest spoko. Także zacznijmy sobie, co tutaj dali. Okej, okay. To jest bardzo ciekawe. Wydaje mi... Czekaj, czy to mogło być wspomnienie? Nie, to nie było wspomnienie, słuchajcie. Ale myślę, że to jest bardzo fajny moment, słuchajcie. Jeżeli ktoś oglądał poprzedni materiał, który ja mówiłem, gdzie rozmawialiśmy sobie odnośnie Senny, to mówiłem wam o tym, że w momencie, kiedy Lucian zbliżał się do Senny, jej dusza czuła jego obecność. Ona cierpiała przez to, że Lucian nie był w stanie jej uwolnić. Ona cierpiała przez to, że Lucian był pochłonięty zemstą, przez to, że czuła też jego ból. I ona też była nieszczęśliwa, bo no jeżeli jeszcze ktoś nie wie, Lucian i Senna to było bardzo kochające się małżeństwo. Pomimo tego, że oni byli bardzo różni pod kątem charakterów, to bardzo się kochali. I ten motyw właśnie bardzo fajnie to pokazuje. Akurat to, powiem szczerze, uwielbiam to w Riocie. Oni robiąc cinematiki potrafią naprawdę złapać je za serce i zrobić taki motyw, coś takiego, że po prostu jak ktoś się zna na historii, to takie smaczki jest w stanie wyłapać. I naprawdę jest to świetne. Ale powiem szczerze, ta twarz Lucjana tak nie za bardzo mi się podoba. Ale ta latarnia. I to jest fajne właśnie takie wskazanie. Ale to jest też ciekawe, bo Lucian w momencie... Ty czekaj. Czekaj. Co to jest? Dlaczego to wisi w powietrzu? Czekaj, bo tutaj... Ogólnie wracając... super jest ta latarnia zrobiona. W ogóle mam wrażenie, że ten trash będzie gdzieś tam potem pokazany w całości. Już mi się wydaje, że jest świetnie zrobiony. Fajne tutaj te animacje mu zrobili, tego całego dymu z dusz. Sorry, ale coś tam mi gazuje za oknem. To, co się tutaj dzieje, to wiadomo jest na Shadow Isles. Jeżeli będzie jakieś tutaj większe pokazanie czegoś, to ja postaram się wam pokazać może na jakiejś fotce, może na jakiejś mapce, gdzie to mniej więcej jest, jeżeli coś będzie. Natomiast ciekawe jest to wskazanie na tą latarnię, co nie? Dlaczego jest takie wskazanie na tą latarnię? Po pierwsze dlatego, że ta latarnia to widmowe więzienie i tam znajdują się dusze, między innymi dusza Senny, co nie? Natomiast jest to ciekawy zabieg, bo jak zobaczycie sobie dalej, to mamy taki wzrok Lucjana na tą latarnię, co nie? I to jest mega dziwne. Dlaczego? Bo w opowiadaniu nowym Lucjana, które wyszło, Lucian pogodził się z tym, że nie jest w stanie uwolnić Senny, że on nie wie, jak to zrobić, co nie? On nie ma zielonego pojęcia, on przez lata próbował i mu się to nie udało, co nie? Natomiast pomimo tego, że powiedział, dobra, nie będę tej Sennie przysparzał więcej trudności, nie będę jej przysparzał więcej smutku, nie będę chciał jej uwolnić. Po czym Lucian i tak płynie na Shadow Isles i tak w tym momencie walczy z Thrashem. To jest, ja nie wiem, to jest totalnie nielogiczne dla mnie i jest to mega dziwne, ale okej, okay, to pokazuje to, że Lucian nadal chce tą Sennę uwolnić. Natomiast chciałbym się zobaczyć, co to jest, kurde. To chyba wydaje się, że to jest na wybrzeżu. Tutaj są takie klify. O. No. Kurczę. Ale ciekawi mnie te fragmenty latające. To mnie mega ciekawi. Czy jedyne takie fragmenty latające, które ja kojarzę, to są mapy z TFT? Czy w tym momencie możemy się domyślać, że będzie jakaś mapa, ja nie wiem, czy jest, ale wydaje mi się, że nie ma, jakaś mapka, albo po prostu jest to taki ala zwiastun, że na Halloween będziemy mieli zmianę widoku na TFT, w taki halloweenowy.
No kurde, no bo nic takiego innego nie znam, nie? Tutaj też coś wisi. I tu rzeczywiście wygląda, jakby to mogło być TFT. Dobra, ale zobaczmy dalej, co tu się dzieje. Z ominięcie łańcucha. Okej, okay, no te walki wiadomo, to one... Ale ten trash wygląda, ja pierdziele. Zarobiście go zrobili. Dobra, on... Ej, czekaj, czy on rozwalił Lucianowi jego broń? O kurde! Dobra, ale co teraz? Co teraz z grom? No bo w fabule Lucian nie ma jednej broni. Co teraz, Riot? Co, Lucian będzie ciapał z jednej broni? No jeszcze tu widać, że jest popsuta. No, ciekawe, ale kurde, średnio ten Lucian. Nie wiem, taki strasznie sztucznie jest zrobiony, mam wrażenie. Ale trash to jest totalny pokczamp. Jest tak świetnie zrobiony. Czekaj, co tu się stało? On wypuścił duszę z więzienia. Czekaj, to on wypuścił tę duszę z więzienia teraz, tak? Tylko czekaj. Nie rozumiem teraz. W sensie, Lucian wcześniej w swoich poprzednich próbach strzelał nawet w to więzienie Thresha i nic to nie dawało. Wiadomo, że Luciana bronie były bardzo potężnymi artefaktami, natomiast sam Lucian nie miał w sobie żadnej broni, żadnej mocy magicznej, więc w jakiś sposób on był w stanie rozwaloną broń zaszczepić energią tak, aby walnąć w więzienie Thresha. Nie wiem, jest to dziwne. No w każdym razie wiemy już prawdopodobnie, jak się Senna wydostała, plus tam ileś dusz. Czekaj, jest jakaś arena. To jest ale taki pentagram trochę, nie? Taki, no nie do końca, ale... Czekaj, spójrzmy może na grafikę. Poczekaj, jak to teraz by tutaj mogło być? Taka arenka, to by musiało być... Z tego, co ja widziałem, to by musiało być gdzieś przy wybrzeżu, bo tam był klif i tutaj były takie różne rzeczy. To był taki port na błogosławionych wyspach. Tu by ten tył pasował, że tam było rzeczywiście te budynki rozwalone. A tutaj chyba był most jakiś, tam widziałem. Czekajcie, cofnijmy się na moment. Tu są te budowle, co nie? Te od strony północy. Czekaj. I tam rzeczywiście od tej strony północy też były te. Też były jakieś tam budowle, więc to mogą być te zgliszcza. Ale ja coś wcześniej tam jeszcze widziałem, czekaj. Gdzie to było dokładnie teraz? Tu jest ta Senna. To jest ta jedna strona, a to by była ta druga strona od strony Thresha i to by było to. I to by się zgadzało, że mniej więcej oni gdzieś tutaj przy początku praktycznie Shadow Eyes walczyli. Ja wiem, że części z was może to nie interesować, ale tak mi się wydaje, że to może być tutaj, no albo tutaj. Chociaż wydaje mi się, że tutaj prędzej, bo tutaj było otwarte, tutaj były tam jakieś zgliszcza, wiadomo, że to wszystko się nie zachowało. No i tutaj był ten taki ala akwedukt, coś takiego, nie wiem. No i tu już jest wybrzeże. No nie wiem, tak mi się wydaje, że tak może być jakoś tu. Dobra, to było wypuszczenie tych dusz. O, jakby ktoś nie wiedział, dlaczego Lucian się trzyma za bok. Lucian wcześniej stoczył walkę z Threshem, nie to mu tutaj teraz, tylko jeszcze wcześniej, nie na Shadow Isles, on później popłynął na Shadow Isles, o czym wam mówiłem w innym materiale, jak będziecie chcieli, możecie sobie go też zobaczyć. Natomiast trzyma się za bok, dlatego że Thresh po prostu walnął mu w żebra swoim łańcuchem. Jakaś taka podświetlona duszka była chyba bardziej, pewnie Senna była, no właśnie ta. No to Senna, to... O mój Boże! Ale ona wygląda epicko! Kurde! No patrzcie, jak ona wygląda! No po prostu pokczamp, tutaj możesz pojedyncze włoski policzyć. W porównaniu do Luciana to... Lucian, idź pan, nie chcemy cię... Nie, naprawdę, słuchajcie... Totalny pokczamp. Ona chyba wygląda jeszcze ładniej niż Riven z Awaken.
Myślę, że można szczerze powiedzieć, że to jest najlepiej zrobiona postać ze wszystkich cinematików Riotu. Tak mi się wydaje. Ona wygląda tak fantastycznie. Jeszcze moment tego wyjścia w tym dymie. Świetnie. Tylko teraz tak. Wygląd to jedno. Ale, no wiecie, taka rozkmina moja. Skoro w widmowym więzieniu Trasha, czyli latarni, były dusze i wiedzieliśmy o tym, nawet widzieliśmy fragment tego na poprzednim cinematiku, ja wam może go pokażę od razu. To było tutaj, ten Dark Passage, który wam poprzednio opowiadałem. Czekaj, moment. To było tutaj. Czekaj, ściszę trochę, nie? Będzie okej. Okay. To było tutaj, nie? To jest wspomnienie Lucjana. On tutaj zabiera tą scenę ze sobą. Co nie? Zabiera jej duszę. Tu leży jej ciało. On nie zabrał jej ciała. W widmowym więzieniu to było miejsce dla dusz. Jakim cudem jest tutaj ona... No... Ma ciało! Nie wiem. Mam nadzieję, że to będzie w jej historii wyjaśnione. I w ogóle fajnie by było, jakby w jej historii było napisane, co ona robiła w tym widmowym więzieniu. Jest to mega dla mnie ciekawe. Jest to chyba aktualnie, nie wiem, może będzie coś jeszcze dalej, najbardziej taka zastanawiająca rzecz ze wszystkich. No masakra. Ale wygląd pokcząp. I skąd ona to ma? Co to jest? To teraz wam powiem szczerze, to nie wygląda jak broń, mówiłem wcześniej, z Blessed Eyes. To wygląda jak taka potężniejsza broń a la tą, co ma Lucjan. Tylko skąd ona ją ma? Skąd ona wzięła ją z widmowego więzienia? To nie była jej broń, ponieważ oni mieli dwa takie same, praktycznie takie same pistolety. I w momencie, kiedy Lucjan zabrał duszę Senny, Lucjan wziął senny pistolet. Kolejna niewiadoma. Co się dzieje? Okej, to jest bardzo ważne. Ten moment. Wszyscy się zastanawiali i to miał być moment reworku Ezreala. Ja, czekajcie, znajdę to i wam pokażę, że tak naprawdę o Sennie... Znaczy, żeby się tego domyślić, to chyba trzeba byłoby mieć... Ja wiem, że to jest niemożliwe, ale trzeba byłoby mieć chyba 2000 IQ, żeby to wyczaić. Poczekajcie chwilę. Oprócz wszystkich tych wielkich ogłoszeń, planujemy także wprowadzenie w dalszej części bardzo niestandardowego strzelca. To musi być Senna. Ten pocisk musi być Senny. Bardzo niestandardowy strzelec. No, pasuje. Idealnie grafika jest bardzo podobna. Musi to być to. Także jak ktoś... To było... Moim zdaniem to było nie do domyślenia się. Jeżeli ktokolwiek na to wpadł i wpadłby, a nie słyszałem o takiej teorii, to naprawdę szacun. To musi być to, ewidentnie. Tylko to, czekaj. Czy ona... Ona strzela w lód. Ja się zgubiłem porównaniem do animacji. Ona strzela w Luciana? Czy ona będzie rzeczywiście takim wrogiem? Ona mu wzięła duszę? Bo taki wzrok? Nie, ona to odbije. Okej, okay, dobra. Teraz dostanie wiapę pewnie. No, dobra. Ale... Aha, teraz dusze wracają, tak? Ona też wróci? Nie. Nie no, pokczamp ten cinematic. Czekaj. No, chyba by się zgadzało, że tutaj jest ta część. To by się chyba zgadzało rzeczywiście. Okej, okay, przytulają się. To jest fajnie zrobione rzeczywiście u Lucjana. Widać, że się stęsknił. Super to jest zrobione. Ale ona, kurde, ta Senna, ona wygląda jak żywa, no naprawdę. To jest tak totalny pokczamp, naprawdę szacun, kto robił ten cinematic, kto robił tą scenę. Ona naprawdę wygląda jak żywa. Okej. Okay. Moim zdaniem, to jest teraz takie potwierdzenie, że Senna będzie taką dobrą duszyczką, w sensie ona nie będzie żadną taką machiną wojenną Trasha. Ale powiem wam szczerze, jeżeli Riot Games zrobiłby tutaj otwarcie oczu na przykład przez tą scenę i że ona tutaj, wiecie, tak jak ona dostawała tutaj tą duszę swoją jakby z powrotem. Czekaj, gdzie to było? Gdzie to było? Było gdzieś tutaj w ogóle. Przesadziłem. O! Jakby ona miała takie oczy, co nie? To by tak namieszało, to by było tak fantastyczne. Kurde, no, tutaj szkoda, bo tutaj po tym wzroku widać, że ona też się stęskniła i też jakby... no, widać, że jest dobra, że jest taka sama jak była, co nie?
Natomiast jakby tutaj troszeczkę namieszali, nawet tylko tak, żeby szczypnąć tych graczy. To by było fantastyczne. Dobra, czy tam jesteś dalej poza League of Legends? Okej, okay, Thresh wstaje. Dobra, czyli Thresh nie został wyciąg... Czekaj, tu jeszcze coś dalej jest? Jest jakaś mgła. Ale to chyba tylko mgła będzie, co nie? Nic więcej nie będzie, nie. Nie no, powiem wam szczerze, Cinematic jest totalnym pokczampem. Ma świetny klimat, co prawda klimatem brakuje mu trochę do Awaken, moim zdaniem. Dużo jest takich nierozwiązanych rzeczy, takich zagadek, mniej niż w Awaken. Z tego można w sumie wnioskować, że Senna będzie miała taką a la tarczę. I jeżeli rzeczywiście to będzie prawda, to ona będzie mogła nawet takie CC, nawet całe umiejętności odbijać, czyli taka a la tarcza Morgany, ale naprzód, w sensie takie coś jak ma Braum, ale po prostu w jednym kierunku i będzie mogła też efekty spelli odbijać. I to rzeczywiście może być spoko. Jestem ciekawy, jak będzie wyglądał jej gameplay. No, powiem wam szczerze, jeżeli, kurde, naprawdę jest tak świetnie zrobiona, że to masakra. Jeżeli chodzi o cinematic, no nie mogę się na nią napatrzeć, będę pewnie teraz siedział i oglądał z 10 razy to. Naprawdę jest to fantastycznie zrobione. Za dużo ostatnio chwalę Riot Games, kurczę. Za dużo dobrego robią. Słuchajcie, co mnie tutaj jeszcze mega ciekawi. Bardzo mi się podoba to, że to rzuca, to totalnie wywraca lore, znaczy totalnie. Trzech postaci, dwóch postaci w zasadzie, Luciana i Thresha i trochę lore Shadow Isles. Wywraca do góry nogami, no bo kurczę, wprowadzenie nowej postaci, gdzie te historie już są ogarnięte i rozwój fabuły przez Riot Games. Tak samo ja czekam cały czas na rozwój fabuły z Awaken. Widać, że fabuła w League of Legends nie jest fabułą stałą. Ta fabuła się zmienia, co mi się mega podoba. Jest to świetne. Lucian, Thresh i Senna. Teraz już wiemy, że też Senna. Po prostu totalny pokczamp. Mega mi się to podoba i dziękuję Riot Games, że mogłem to obejrzeć. Dajcie znać, jak wam się podoba. Mam nadzieję, że tutaj jakichś nowych ciekawostek się dowiedzieliście, fajnych rzeczy. I tyle. Trzymajcie się, do następnego materiału. Cześć.